Ewidentnie za mało jedzenia sobie wziąłem. Ale dobra, już nie wracam, już nie wracam. Pierdziele, będę surowe jadł najwyżej. Będę surowe jadł. Ryby w sumie chyba można surowe jeść, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, załóżmy mu siodło. Dodajmy mu... Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku budowaliśmy sobie bazę pod wodą. Nie było łatwo, strasznie się namęczyłem, sam sobie utrudniłem i bez sensu. Ej, czekajcie, bo te... Co z tymi raptorami? Łapek. Chodź za mną. Dobra, już za mną nie podąża, super. Bo te raptory zostały wyrzucone przez tego diplodoka. I tego diplodoka, słuchajcie, chciałem oswoić. Tylko że za diplodokiem trzeba łazić i dawać mu żarcie, więc wpadłem na pomysł, żeby spróbować zrobić ten zwyczajny przysmak. Sprawdzałem już, jak się go robi, nie jest jakoś ciężko bardzo go zrobić, tylko potrzebujemy chyba dwa jaja. No bo potrzebujemy dwa takie przysmaki, więc weźmy od naszego węża. Dobra, słuchajcie, więc na zwyczajny przysmak potrzebujemy jajo dinozaura, kukurydzę, wędzone mięso, włókno i ziemniaki. To chyba wyciągnę stąd, żeby przypadkiem nie zrobił mi się jakiś barw. Chociaż nie mam tutaj żadnych jagód, więc raczej barwnik mi się nie zrobi. Teraz mamy wszystko, damy rozpal ogień i nam się powinno zrobić. Ale czekajcie, bo mamy tylko jedną wodę, więc chyba będę musiał załadować tutaj wodę jeszcze. Zrobimy sobie dwa takie przysmaki i oswoimy tego diplodoka, co tam wkurza moje dinozaury na dole. Nie do końca wiem, jak to wszystko działa. Czasami, nie wiem, gdzieś tam chyba czytałem, że musi być specjalne... O! A jednak jeden potrzebowałem, proszę bardzo. No to ciekawe. Oszukała mnie lornetka. Weźmy mu wędrowanie. Dobra, pięknie. A, nie wziąłem sobie zbiorniczka. Dobra, w takim razie, słuchajcie, pokażę wam, co mi się udało wybudować w naszej bazie podwodnej. Mam przygotowaną bramę, bo musimy sobie gdzieś tam bramę wcisnąć. I mam nadzieję, że będę mógł ją postawić na ścianach, ale to się dopiero okaże. Bo jeśli będę musiał niszczyć połowę fundamentów, no to no troszeczkę się zdenerwuję, że tak powiem. Troszeczkę tylko. Mamy bramę. Coś jeszcze potrzebuję? Fundamenty jakieś ewentualnie bym sobie mógł przygotować. Dobra, więc słuchajcie, tutaj mniej więcej, znaczy mniej więcej na środku, no nieważne gdzie to będzie. Tak myślę, od tej ściany sobie weźmiemy. Kilka ścianek chcę usunąć. Mam nadzieję tylko, że nic mi się tutaj nie wyburzy, bo już miałem tutaj niezłe problemy z tym murem. Ups. Dobra. Usunąłem wszystkie fundamenty, prawie nie żyję, kurde, jeszcze jestem przeciążony, no super. I usunąłem fundamenty, jak teraz nie będę mógł bramy wybudować, no to chyba się załamię normalnie, bo zaś będę musiał obracać to w... Nie chcę nawet o tym myśleć, słuchajcie, nie chcę nawet o tym myśleć. Dobra, i brama, proszę. Halo? Brak punktu... O, czekajcie, mogę. Tylko muszę się oddalić, żebym widział, nie? Wszystko. Dobra, stawiam. Ja pierdzielę, jaka ogromna jest ta brama. Do samej góry. I co ja tutaj teraz zrobię na górze? O kurde, spadłem. Nie no, chyba nic mi tu nie przeleci tędy, nie? Ja tu i tak chciałem taki... O, czekajcie, gamma. Ja tu i tak chciałem taki niski murek zostawić. Nie jestem pewny, czy potrzebuję większy, czy wystarczy taki. Ale ta brama całkiem nieźle tutaj pasuje. Całkiem nieźle tutaj pasuje. Tutaj mamy mniej więcej środek. No tutaj mamy bardziej po lewej stronie, więc troszeczkę krzywo jest postawiona ta brama, ale nie szkodzi. Wstawmy sobie bramę. No i pięknie. I teraz już możemy przenosić tutaj powoli jakieś dinozaury. Zastanawiam się, słuchajcie, czy można by było wybudować pułapkę pod wodą.
na jakieś megalodony albo coś. Megalodon nie jest taki duży, więc może by wystarczyła zwykła pułapka z małych tych. Tutaj w ogóle jest megalodon, zobaczcie, na 32 zablokowany taki w podłodze. Spróbujemy sobie jego... Ajajaj, ten tlen przeklęty. Weźmiemy sobie tutaj basilozaura i weźmiemy sobie tutaj sarkozucha i może weźmiemy sobie też tutaj... jak on się nazywał? Baryonyx? Bo to są podwodne stworzenia w sumie. Zastanawiam się tylko, jak to ogarnąć, żeby one tutaj miały jedzenie. Czy one sobie będą polować? Czy se nie będą polować? Fajnie by było, jakby se mogły polować tutaj. Wybuduję jeszcze ten mur do końca tutaj z tych wszystkich ścianek, które pozbierałem. I może sobie pójdziemy, spróbujemy oswoić megalodona. Jak budowałem tutaj te mury... Wylądujesz tu? Serio? No nie możesz se nóg zamoczyć? No patrzcie, nie wyląduje, nie? No nóg se nie zamoczy. Nóg se nie chce zamoczyć. Jak budowałem tutaj te ścianki, widziałem tam megalodona na 80 levelu i to by był super megalodon do oswojenia. Aczkolwiek tego na 32 też możemy sobie spróbować oswoić. No i co? I kurde, dało się nogi zamoczyć? Głupek jeden, no. Kurde, boję się podnieść ten płotek, nie? Co jak do tego płotku wszystkie te płotki tutaj się trzymają? Nie, no nie jest to możliwe, nie? Dobra, w sumie nie muszę tego podnosić. Olać to. Dobra, słuchajcie, wrócimy do bazy i zajmiemy się farmerem, bo już dwa odcinki temu miałem się farmerem zająć, a jakoś cały czas mi to uciekało gdzieś, więc może spróbujemy sobie tego farmera ogarnąć. Bo już mi pousychały jakieś tam rzeczy w szklarni, co nie za bardzo mi się to spodobało, bo nie przypilnowałem sobie, więc chcę tego farmera sobie już uruchomić, a przy okazji ktoś z was może też wykorzysta sobie tą wiedzę, jak to działa wszystko. Nie jestem pewny, co on potrzebuje, czy on potrzebuje jakieś skrzynie mieć tutaj, czy coś. Ale jak coś... No właśnie, to ja tutaj mam jakieś skrzynki. On ten nawóz, większość tego nawozu pewnie powynosi, więc myślę, że jakoś sobie tutaj damy radę. O ile dobrze pamiętam, znaczy pamiętam, nigdy nie wiedziałem w sumie, ale wydaje mi się, że potrzebujemy zupkę. Czekajcie, gdzie ja tego farmera mam? To jest ta zupa, wegetariańska. Sprawdziłem sobie. Więc... Gdzie jest mój zbiorniczek? Czemu ja nie mam zbiorniczka na wodę tutaj na pasku? Kurde, i nie uzupełniłem wody. Muszę sobie lepsze garnki porobić, kurde, i wydaje mi się, że taki lepszy garnek i jakiś ten... jakieś źródło wody tam w kuchni potrzebuję, to na pewno. Tu co się rozwala? Kupy się tu rozwalają, dobra, niech się rozwalają. Aero pod schodami się schował, nie wiem co mu jest. Ciekawe, na ile taka zupka wystarczy. Czy co jest grane? Dobra, słuchajcie, mam wszystkie przygotowane materiały i prawdopodobnie wodę sobie doniosę, żeby zrobić troszeczkę więcej tej zupki. Rozpalmy ogień. Co on jeszcze tutaj robi? Z narkotyków napar leczniczy. I z tinoberek. 20 tinoberek. Tutaj też 20 tinoberek. Dobra, tinoberek sobie więcej przyniosę. Coś takiego może mi się przydać. Nie jestem pewny. Przywraca zdrowie. Dobra, ej, spoko, niech się robi. Fajnie. Nie jestem pewny, czy torpor mi nie będzie się zwiększał, jak będę to pił, bo to z narkotyków jest zrobione, ale... No, zobaczymy. Tylko czekajcie, czy to mi wodę zużyje? Aha, dobra. To niedobrze, że mi się to zrobiło, bo mi to wodę zużyło i zupka mi się nie zrobiła, nie? Dobra, mam jedną zupkę, druga zupka się robi. Zobaczmy, czy ten farmer będzie coś tu, kurde, robił, nie? Dobra. Tutaj sobie go postawimy. Czy ja mogę teraz sobie bez problemu tutaj wejść w ekwipunek? No nie do końca, ale okej, niech będzie. Aktywuj. I wziął, zjadł zupę. I co on robi? Disable fertilizer, disable fertilizer collection. To będzie włączone, to mi pasuje. Więc... okej. O. Zobaczcie, już uzupełnia chyba.
po 300 jest. 350. Tu już jest 400. Ja chyba tak dużo tutaj nawozu nie wsadziłem, więc prawdopodobnie to on to robi. Tylko skąd on bierze? On bierze stąd? Musi stąd brać. Jest olej tutaj, więc na pewno pozbierał nawóz z tych, nie? Bo nie byłoby oleju, gdyby... Znaczy, nie byłoby oleju, gdyby nie było nawozu, nie? Więc na 100% podniósł, pozbierał i porozdawał. Ciekawe, czy będzie ze skrzynek wyciągał, nie? Może ja bym mu musiał przenieść do ekwipunku, żeby on to porozkładał. Nieważne. W każdym razie, no teraz... A, ja już wiem, czemu ja tych drzwi nie mogę otwierać, bo tu przecież ta rura idzie przez środek, nie? Dobra, wiecie co? Auto open i close. No i teraz już nie będzie problemu. Super. Mamy farmera ogarniętego, czyli farmą się już nie będziemy musieli przejmować, aczkolwiek będę potrzebował jeszcze takiego gościa, który będzie mi to zbierał, nie? Ale z drugiej strony... No nie, no fajnie by było mieć to wszystko w jednym miejscu, nie? Jakąś lodóweczkę gdzieś tu postawić i żeby pakował wszystko do lodówki, do jednego miejsca. To by było w sumie spoko, nie? Ale dobra. Mamy kuszę, kusza jest praktycznie dobra, nie? Nie jest zepsuta, więc spoko. Mam troszeczkę narkotyków, to też jest spoko. Na Grzymsonie będę miał mięso. Bo chyba mięso potrzebujemy do oswojenia Megalodona. Mam tu też prastare mięso. W razie czego mam też zwyczajny przysmak, ale zwyczajny przysmak raczej nie będzie dobry do oswojenia Megalodona, więc nie jestem pewny, jak to zadziała. Więc chyba tego nie użyjemy. Gdzie ja lecę? Miałem lecieć tam. A i widzicie? I zapomniałem sobie wziąć Basilozaura, zapomniałem sobie Sarkozucha wziąć, zapomniałem sobie wszystkiego zabrać, więc wracam. Dobra, mam pancerz. O kurde, ja za mało jedzenia sobie wziąłem chyba. Ewidentnie za mało jedzenia sobie wziąłem. Ale dobra, już nie wracam, już nie wracam. Pierdziele, będę surowe jadł najwyżej. Będę surowe jadł. Ryby w sumie chyba można surowe jeść, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, załóżmy mu siodło. Dodajmy mu punkty. Ja bym chciał, żeby on miał troszeczkę więcej zdrowia. Może jeszcze troszeczkę więcej zdrowia. Ja nie jestem pewny, czy ja go w ogóle będę używał do walki, bo to nie jest chyba dinozaur do walki, w sensie ryba. No jest dość wolny. Czekajcie, gdzie ten megalodon? Tutaj jest. Może ja go najpierw spróbuję oswoić, żeby się nie rzucił na mnie. No, ale nie, najpierw w sumie zabijmy te. Ciekawe, czy mogę. Mogę. No i pięknie, biotoksyna zebrana, parzy dełkowców w okolicy nie ma. Jeśli ten megalodon będzie zablokowany, może ja powinienem... Może ja go nie będę chował, w razie czego, żebym mógł wskoczyć na niego i uciec. To mi się wydaje, że będzie dobre rozwiązanie. Ustawimy sobie go na pasywne. Pasywne. Bierzemy to. Ciekawe, czy on stąd wyleci, ale on, kurde, wiecie, jak on długo tutaj już siedzi, ten megalodon? O, o, wyleciał. O, nie jestem pewny. Dobra, niech on się rzuci na mojego Basilo. Chyba możemy to w ten sposób zrobić. Dobra, ej, nie jest źle. Przytankuje mi ten Basilo, to nie będzie źle. On już chyba ucieka. Strasznie mało torporu mu wchodzi. Chyba w głowę trzeba celować, czy nie? Dobra, leży. I on chce surowe, prastare mięso. Dobra, super. Tak się składa, że mam akurat przy sobie. Dobra, no i to będzie jeden megalodon. To jest kobieta, więc w sumie dobrze się składa. Czy dobrze się składa? No nie jestem pewny, jaki tam ten drugi megalodon, który tutaj widziałem, był.
Ale spoko. Ile basilozaurów stracił życia? 500, no niecałe, no. Znaczy troszeczkę ponad, w sensie 600 życia stracił. No to nie jest źle, nie jest źle. Jak tak będzie dla mnie tankował, to jest całkiem spoko. Aczkolwiek, no nie zawsze będzie mógł dla mnie tankować, bo na przykład jakby miał ten megalodon troszeczkę większy level, no to już mogło się to dla mnie źle skończyć, nie? Schowamy sobie tego megalodona tutaj, chyba że go weźmiemy ze sobą. Nie, bez sensu. Zostawię go na razie w sumie tutaj. Biorę basilozaura. No i polecimy dalej. I kurde, nie wiem gdzie jest ten drugi megalodon. On tu był blisko dość, ale teraz go w ogóle nie widzę. Basilozaurus ma dostępny level i nie widzę. Megalodon poziom 12. No to to nie jest ten. Czekajcie, wiecie co? Dam mu tak na razie do 300%. Ale to jest mężczyzna, nie? Tylko że kurde, 12 poziom jest troszeczkę mały, nie? Troszeczkę mały. Nie za bardzo mnie to satysfakcjonuje. Więc prawdopodobnie zabijemy go. Oj, kolejne parzydełkowce tam są. Ciekawe, czy dam radę mu. Chyba nie, no muszę dać radę. Kurde, megalodon alfa tu jest. Z megalodonem alfa nie chcę walczyć. Wydaje mi się, że ten basilozaurus jest troszeczkę za słaby do walki z megalodonem alfa. I kompletnie nie widzę tego megalodona na wyższym levelu, więc... No nie wiem, kurde, teraz. O nie, mój basilo się zmęczył. Może powinienem mu w energię dać? O, szybko odpoczywa. No, chociaż może kilka punktów w energię nie pogardziłby. Ej, patrzcie, pojawił mi się nowy megalodon na 24 tutaj. A tamtego już mamy oswojonego. O, nie. Nie, tak, mamy go oswojonego. Dobra, tego zabijemy. Dobra, no i pięknie. A czy ten gość je... zwykłe mięso? Bo tam mi pisało, że on zjadał ryby. Więc nie jestem pewny w sumie. Więc mięso w sumie przeniosę do megalodona, bo megalodon na pewno je mięso. Dobra, pięknie. Z głodu nie umrą. Z głodu nie umrą, więc spoko. Nazywać, słuchajcie, dinozaury sobie będę poza odcineczkiem, później sobie to wszystko ogarnę. Mam sporo dinozaurów do ponazywania, dawno nie nazywałem dinozaurów, ale zrobię to na pewno i ewentualnie później wam pokażę, albo będziecie wypatrywać sami gdzieś tam na odcinkach waszych dinozaurów. Bo, znaczy, nie chcę mówić, że to jest marnowanie czasu, ale no wolę pokazywać inne rzeczy niż wiecie, niż jak nazywam dinozaury. Dobra, słuchajcie, przygotowałem sobie kilka fundamentów i mam tu jeszcze troszeczkę ścian, bo mi zostało, to sobie spróbujemy tutaj wykończyć tę stronę. No nic tu za bardzo więcej nie zrobię, ale i tak nie mamy zbyt wiele czasu. Popływałem tutaj trochę, chciałem znaleźć jakiegoś megalodona na większym levelu, ale niestety mi się nie udało. Aczkolwiek pozabijałem tutaj basilozaurem co nieco, więc... całkiem spoko, wbiłem kilka poziomów i być może za niedługo zrespią się jakieś nowe megalodony tutaj, więc byłoby spoko. Więc teraz tak, zastanawiam się, ale tu bym wpierniczył jeszcze ściankę może, a tu sobie fundamenty zrobimy, nie? To teraz tak, no tutaj już nie mogę, ale mogę zrobić tu. O kurde, tutaj to ja już będę musiał nieźle się podbudowywać, ale tutaj już będę miał mniej, więc może... dwa wystarczą? Och kurde, tam nie potrzebuję. W sumie tego tutaj nie potrzebuję. Podpowiadaliście mi, że mogłem tak w ten sposób budować tutaj cały fundament. No dałoby się, ale te fundamenty są dość niskie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że... dość drogie są, nie? W budowie. Znacznie droższe niż... chyba nawet dwa razy droższe niż ten ogrodzeniowy fundament. No ale miałbym zdecydowanie łatwiejszą robotę tutaj z tym, nie? Ku...
kurde, czy to mi wystarczy, żeby dojechać do końca? Mam 20 jeszcze. O, chyba nie wystarczy. Troszeczkę szkoda. Dobra. No mniej więcej tak to będzie wyglądać. Tutaj jest dość płytko jeszcze i zastanawiam się, czy tutaj nie dorobić jeszcze jakichś fundamencików. No ale mniej więcej tak to będzie wyglądać. Tutaj sobie będziemy to zabudowywać w dół, tak żeby zasłonić wszystkie dziury fundamentami. Tu prawdopodobnie, no nie wiem, może sobie tutaj poszerzę, co powiększę jakoś i zrobimy sobie tu jakiś taki domeczek. Tutaj będziemy mieli taki korytarz, może jakieś skrzynki wsadzę, może jakieś coś. Nie mam bladego pojęcia, co by można było tutaj zrobić. Można by było też na pewno do tych wszystkich ścian, co tu są, zrobić podłogę, barierki po jednej i po drugiej stronie, żeby była taka, taki balkonik. Tam po drugiej stronie też bym mógł coś zrobić. Nawet bym mógł tam bramę zrobić, żebym miał przejście na drugą stronę, nie? Taki most. W sumie przydałoby się coś takiego, moglibyśmy sobie coś takiego zrobić. Pokażę wam jeszcze w bazie, bo kilka dinozaurów tutaj zresztą też mogliście zobaczyć, że ponazwałem jakieś dinozaury. Nie mogłem znaleźć dla Megalodona nazwy. Pamiętajcie o tym, że jak chcecie jakąś nazwę wymyślić dla jakiegoś dinozaura, nie musi to być ważnik, ale może to być jakaś nazwa wymyślona przez was. Wpiszcie w komentarzu nazwa dla i wtedy albo dinozaura, albo nazwę i wybierzcie sobie tam co chcecie, róbcie co chcecie, w każdym razie, żeby było przed tym nazwa dla, albo wiecie, no żeby było, nie? Bo ja sobie wtedy w wyszukiwareczce wpiszę i znajdę sobie komentarz i bez problemu. Tu w bazie ponazywałem też kilka dinozaurów i wypuściłem je wszystkie na wędrowanie na dół. Znaczy prawie wszystkie. Tylko niestety, kurde, jest ciemno teraz, więc no taka lipa trochę, no ale mam nadzieję, że coś zobaczycie. Bo ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!